Identyfikator podmiotu SCP-1590. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. 7 kopii SCP-1590 jest przechowywanych specjalnie w celu przeprowadzenia eksperymentów. Kopie te muszą być przechowywane w zabezpieczonej szafie przechowalni F-12 w ośrodku 18, do której klucze są w posiadaniu obecnego dyrektora projektu, obecnego nadzorcy bezpieczeństwa i dyrektora ośrodka 18. Jakikolwiek pracownik fundacji chcący użyć podmiotu musi uzyskać zgodę od dyrektora projektu Lighta. Technik technologii informacyjnych Kent jest odpowiedzialny za odnajdywanie niezabezpieczonych instancji SCP-1590. Gdy taka instancja podmiotu zostanie namierzona, należy przeprowadzić natychmiastowy atak DDoS na serwer udostępniający podmiot, a odpowiednia mobilna formacja operacyjna ma zostać wysłana do zabezpieczenia całości hardware odpowiedniego sprzętu. Wirus komputerowy znany jako COM-AMA musi zainfekować wszystkie systemy, które zdążyły pobrać kopię SCP-1590, zanim serwer został zneutralizowany. Opis. SCP-1590 to 1-kilobajtowy program bądź aplikacja zaprojektowana dla urządzeń z dotykowym ekranem, takich jak tablety, nosząca nazwę Księga Tamlin. Próby przeglądnięcia kodu źródłowego podmiotu ujawniły tylko szereg liczb od 1 do 66 666 w kolejności liczb naturalnych. Aplikacja wydaje się być grą, w której użytkownik musi odnajdywać pewne obiekty na odpowiednio przygotowanych zdjęciach. Gra zawsze rozpoczyna się ekranem z dedykacją, zawierającym wiadomość dla Joeya, który nauczył mnie, jak być fajnym, i dla imię ostatniej osoby, która grała w grę, której prawie się udało. Zawartość ekranu zamienia się następnie w animowaną scenę. Sylwetka humanoida stoi na pokładzie czegoś, co wygląda na tankowiec. Ekran robi się cały biały, po czym wraca do poprzedniej sceny. Żółta ściana, większa niż okręt, została dodana do scenerii. Pojawienie się ściany wywołało falę, która przylała się na pokład i podniosła humanoida za burtę. Ekran zapełnia się bąbelkami, słowa Księga Tamlin i przycisk Rozpocznij grę pojawiają się na bąbelkach. Jeżeli użytkownik wybierze Rozpocznij grę, ekran tytułowy zniknie, ustępując miejsca zdjęciu zagraconego pokoju. Gracz otrzymuje serię zadań polegających na odnalezieniu obiektów ukrytych na zdjęciach. Zdjęcia i obiekty są różne dla każdej gry. Gracz otrzymuje również limit czasu, zawierający się między 1 a 12 minutami. Gdy tylko gracz ukończy zadanie, otrzymuje zestaw drzwi, spośród których musi wybrać jedno, aby przejść dalej. Zadania zaczynają się od przyjemnych, później zmieniając się w bardziej osobiste i nieprzyjemne, a kończąc się poleceniami odwołującymi się do najbardziej prywatnych spraw gracza, będąc często wręcz obraźliwe i agresywne. Gra prowadzi gracza przez losową liczbę pomieszczeń, od 7 do 43. W losowym momencie gry, albo kiedy gracz nie zdoła wypełnić zadania w przewidzianym przez podmiot czasie, użytkownik znajdzie się w pustym pomieszczeniu. Słowa "znalazłeś wszystko, co można było znaleźć o domu, teraz jedyne, co pozostało ci do odnalezienia, to wyjście" pojawią się na ekranie. W tym momencie gra się skończy i nie może zostać rozegrana przez tego samego użytkownika. W ciągu 72 godzin od ukończenia gry, dowolne drzwi otwarte przez gracza mogą być połączone z czymś, co wygląda jak jedno z pomieszczeń w grze. Wszelkie próby podążenia za graczem przez drzwi jak dotąd się nie powiodły. Jakiekolwiek urządzenia namierzające przestają wysyłać sygnał po przekroczeniu progu pomieszczenia. Po pełnych 72 godzinach od ukończenia gry, jakiekolwiek drzwi otwarte przez gracza będą połączone z pomieszczeniem z gry. Jednak nie istnieje żadna siła, która zmuszałaby gracza do wejścia do niego. Jeżeli inna osoba spróbuje otworzyć drzwi dla gracza, ciągle istnieje szansa, że drzwi otworzą się na pomieszczeniu z podmiotu. W żadnym przypadku do tego pomieszczenia nie wolno wchodzić nikomu, kto nie ukończył gry. Próby wejścia przez taką osobę zakończą się wejściem do lokacji, do której drzwi normalnie prowadzą. Dodatek. Próbka listy pomieszczeń z eksperymentów. Na potrzeby zwięzłości tych dzienników, niepokojące i zwyczajne pomieszczenia nie będą zapisywane. Aby przejrzeć pełną listę pokoi i zadań, proszę zobaczyć dokument. Dziennik pierwszy. D-1534. Wyznaczony numer pomieszczenia. Pomieszczenie ósme. Opis. Gospodarstwo rolne, wypełnione zwierzętami. Gracz twierdzi, że to farma, której właścicielem był jego wujek, do której jego rodzice zabierali jego zwierzątka, jak sami mówili. Zadanie.
Znajdź groby wszystkich twoich 7 zwierząt z czasów dzieciństwa, o których rodzice powiedzieli ci, że uciekły. Pomieszczenie 11. Stadion ukazujący mecz futbolu amerykańskiego. Barwy pokrywają się z drużyną gracza ze szkoły średniej. Obiekt testujący przypomina sobie, że stracił dziewictwo pod trybunami. Zbierz 4 części złamanego serca twojej pierwszej dziewczyny oraz majteczki dziewczyny, z którą ją zdradziłeś. Pomieszczenie 17. Szatnia męska wypełniona dziećmi. Gracz identyfikuje ją jako pochodzącą z jego gimnazjum. Akta wskazują, iż obiekt testujący był zamieszany w wiele bujek i aktów agresji w rzeczonej placówce. Znajdź 13 chłopców, którzy zamienili twoje dzieciństwo w piekło na ziemi. Pomieszczenie 22. Ciemne pomieszczenie, źródło światła mruga co kilka sekund. Rozczłonkowane ludzkie ciała są porozrzucane bezładnie i stanowią jedyne rzeczy znajdujące się w pokoju. Obiekt testowy blednie. Widoczne twarze należą do ofiar zamordowanych przez gracza, udowodnionych oraz 3 osób uważanych za zaginione. Znajdź 4 organy. Ty już wiesz, które. Pomieszczenie 23. Środek zaludnionego kościoła. Gracz odmawia identyfikacji budynku. Dochodzenie wykazuje, iż jest to najprawdopodobniej kościół Świętej Marii w mieście rodzinnym gracza, Royale. Zapisy wykazują, że obiekt testowy był członkiem kościoła z dobrą reputacją przez 17 lat, dopóki 2 członków społeczności nie złożyło przeciw niemu dowodów u organów ścigania. Znajdź tych 2 plugawych konfidentów. Pomieszczenie 24. Środek sali rozpraw. Pomieszczenie zidentyfikowano jako to, w którym obiekt testowy został skazany. Znajdź 12 ludzi, którzy zakończyli twoje życie. Pomieszczenie 25. Pomieszczenie końcowe. Po 12 godzinach gracz otworzył drzwi, które okazały się być połączone z pomieszczeniem podobnym w wyglądzie do pomieszczenia 17. Obiekt testowy z niecierpliwością ruszył przez drzwi. Rozległy się wyraźne krzyki, zanim drzwi zamknęły się samoistnie. Dziennik 2. Agent Brad Gibson. Wyznaczony numer pomieszczenia. Pomieszczenie 4. Opis. Tablica szkolna z wypisanymi na niej wieloma inwektywami, przekleństwami i groźbami. Obiekt testowy twierdzi, że w żaden sposób nie przypomina sobie tablicy. Zadanie. Znajdź wszystkie obelgi, jakimi twój ojciec chciał cię obrzucić, ale nie zrobił tego, bo uważał cię za zbyt miękkiego, żebyś to wytrzymał. Pomieszczenie 6. Dżungla pełna walczących żołnierzy. Mundury wojsk amerykańskich i koreańskich. Gracz identyfikuje scenę jako podobną, o ile nie identyczną, do jednej z jego potyczek w czasie służby w Korei. Obiekt zaznacza, że został wtedy odznaczony purpurowym sercem za rany odniesione w trakcie walki. Znajdź wszystkich kumpli, których zostawiłeś za sobą. Pomieszczenie 7. Ciemny pokój dziecięcy. Groźne cienie pojawiające się nad skuloną postacią młodego chłopca siedzącego na łóżku. Gracz jest rozzłoszczony. Twierdzi, że to sypialnia jego syna, a chłopak wydaje się być właśnie nim. Znajdź wszystkie rzeczy, które chcą dobrać się do twojego syna. Pomieszczenie 8. Obraz złożony jest z wielu dziesiątek zdjęć wykonanych polaroidem, z datą na każdym z nich. Data ta to 9 miesięcy przed narodzinami gracza. Zdjęcia skupiają się na matce obiektu testowego, kopulującej z wieloma różnymi mężczyznami, a także kilkoma zwierzętami. Gracz jest wściekły, ale zostaje obezwładniony. Znajdź wszystkich samców, którzy oddali nasienie, by być twoim ojcem. Pomieszczenie 9. Pomieszczenie końcowe. Pomimo wielogodzinnych prób, obiekt nie był w stanie uzyskać połączenia z pomieszczeniem z gry, dopóki nie minęły 72 godziny, kiedy to kolejne drzwi otworzyły się prowadząc do pomieszczenia 6. Gracz wszedł do niego z własnej woli, prosząc o środki niezbędne do przetrwania ze względu na warunki. Wszelki kontakt radiowy urwał się w momencie przekroczenia progu. Żadne próby utrzymania od drzwi otwartych nie powiodły się. Dziennik 3. D-132. Wyznaczony numer pomieszczenia. Pomieszczenie 5. Opis. Dziewczęca sypialnia. Obiekt testowy identyfikuje ją jako swoją własną z okresu, gdy miała 5 lat. Zadanie. Znajdź 7 pluszowych zwierząt, danych ci z powodu poczucia winy. Pomieszczenie 12. Piwnica wypełniona śmieciami. Gracz identyfikuje ją jako własną z okresu, gdy miała 5 lat. Obiekt wykazuje niechęć do patrzenia na obraz przez dłuższy czas. Zadanie. Znajdź wujka Billa, zanim on znajdzie ciebie. Pomieszczenie 15. Klub ze striptizem. Napis niegrzeczny kociak zdobi jedną ze ścian. Gracz twierdzi, że nie zna tego miejsca. Późniejsze dochodzenie wykazało, że taki klub można było znaleźć w rodzinnym mieście obiektu, gdy miała ona 12 lat. Znajdź miejsce, w którym tatuś się ukrywa, jak ma już dość twojego płaczu.
Pomieszczenie 20. Pomieszczenie szpitalne, wypełnione przyrządami do podtrzymywania życia. Delikatna kobieca postać leży w łóżku. Gracz identyfikuje ją jako własną matkę, a pokój jako ten, w którym matka znalazła się po walce z rakiem płuc. Znajdź pieniądze potrzebne do opłacenia systemu podtrzymywania życia dla twojej matki. Pomieszczenie 31. Pomieszczenie wyglądające jak stereotypowa wizja piekła, wliczając w to dziesiątki ludzi torturowanych przez demoniczne byty. Obiekt twierdzi, że potrafi zidentyfikować wszystkie niedemoniczne postacie. Znajdź swoich 11 krewnych, cierpiących męki za swoje grzechy. Pomieszczenie 32. Zatłoczona galeria handlowa, przystrojona w tematyce świąt Bożego Narodzenia. Na środku obrazu widać trójkę dzieci leżącą na ziemi. Ich ciała są poprzekręcane pod dziwnymi kątami, jakby przez wiele złamań. Obiekt testowy jest widoczny na obrazie, gdy klęczy w przerzeczonych ciałach. Centrum handlowe zidentyfikowano jako te, w którym gracz została oskarżona o popełnienie swoich zbrodni. Znajdź osobę, która udowodni twoją niewinność. Notka. Obiektowi nie udało się ukończyć zadania na czas. Pomieszczenie 33. Pomieszczenie końcowe. W 23 godziny po ukończeniu gry, drzwi otwarte przez obiekt testowy prowadziły do pomieszczenia podobnego do pomieszczenia 12. D-132 zaczęła zachowywać się histerycznie i odmówiła przejścia przez drzwi. Po zaaplikowaniu środków uspokajających została przetransportowana przez portal. Drzwi zamknięto, a eksperymentalne urządzenie namierzające 1A12 przestało nadawać.